Murray. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Znajdujemy się w lokacji Ausmerzer i za zadanie mamy przejąć kontrolę nad latającą fortecą niemiecką. O kurde! Bella, co tu się wyprawia? Hold on, William. O kurde, co mam zaczekać? Na kogo? Aha! Dobra, jaki kuźwa fuks. Dobra, zaczynamy. To jest chyba przedostatni materiał. Przedostatnia na pewno mapa. O kurde, tutaj mamy trochę Niemców. Czekajcie, bo ja mam kurde nie tą broń, co trzeba. O kurde, mi pierdyknął. Ham jeden. Sigrun, we're in. There are three different Odin control centers on the Ausmerzer. Two of them controlling the automated defense system. The Hugin control center for the port defenses. The Munin control center for the starboard defenses. Finally, there's the Odin main control center for the ship itself. Understood. How do we get to them? There's a terminal concealed in the floor in the center of the room, which will open the door leading to the Hugin control center. Found it. The other parts of the ship are harder to access from your location. Bring up the ship schematics in the terminal and see if there's a way to reach them, Anya. Yeah. Wszystko jasne. William, find a Hugin control center and shut down the port defense system. I'll stay here and try to figure out our way around this ship. Kurde, Ania z brzuchem? Ja pierdzi, no nie wierzę. Go through that door and find the Hugin control center. Stay here and try to figure out a way to reach the other parts. Dobra, of the ship. Ja pierdziu. Zabójstwo granatami, 25. Kurde, leci ten byczek. Zabójstwo granatami 30. Dobra, elegancko. Chciałem to atakować. Aha. No to czas może napostrzelać tą bronią trochę. Tylu zabitych, a nie ma pancerza. Dobra. Tak, 3 amunicje straciłem na jednego łebka. Tutaj czysto, czekajcie, bo tutaj chyba było przejście na górę. Dobra. Mamy, aha, tutaj się wracamy, zdaje się. To chyba nie. No, zeskakuj. Gdzie my to kurczę, jesteśmy w jakimś luku bagażowym czy coś? Ja pierdziu, jak stąd wyjść? Kurde, jakie zagmatwane. Dobra, super. Amunicja się kończy do broni.
Ale granaty nam się przydadzą na pewno. Auberberit B3B. Cokolwiek to znaczy. Czekajcie, tu mamy chyba na dół zejście i chyba to jest jedyna nasza droga. Tutaj nie widzę żadnych znajdziek, sekretów. Tak, Barton, tak, masz rację. Czekajcie, bo tutaj mamy jeszcze jakieś przejście, ale nie. Tutaj na pewno nie. Kurde, co jest? Coś jest nie tak. No to się wracamy tutaj w takim razie. Ajajajajajajaj. Trzeba szukać innej drogi w takim razie, tam chyba nie przejdziemy. Aha, tu coś jest, ale... Udało się. W sumie to możemy strzelać z tej broni. Będzie nam się amunicja równomiernie zużywać. Dobra, kolejne szyfry Enigmy. Mam nadzieję, że uda nam się zdobyć 50. H-A-L-L-A. Well done, William. The port defense systems are offline. Get back here as soon as possible. I think I found a way to reach our other objectives. Kurde. Wrócimy tutaj, jak oni nam pozwolą wrócić. Szkoda, że tutaj żadnego sekretu nie ma. Albo ja jestem ślepy. Dobra. No możemy wracać. Nic tu nie ma. A może sobie posiekamy z tej broni, co? O kurde. Dobra, tu mam jakieś przejście. Skubańcy mnie zaszli z dwóch stron. O, jejku. Ta broń nie tak dla dupy jest. Za wolna. Lepiej tam nie iść. Lepiej tutaj załatwić z daleka.
Oni mi stąd tu jest zaszli, chybajcie. Headshot. Tak. Spokój, cisza. Żyjemy. Jeszcze chwilkę nagrzewa ta broń. Trzeba uważać, niestety. Siedem szyfrów Enigmy. Jest to lokacja, w której de facto chyba byliśmy, już pamiętam. Tylko teraz zmierzamy chyba w inną stronę. W drugą stronę chyba dokładnie zmierzamy. William, I need some help here. Hurry, please. Ania potrzebuje pomocy. Musimy gonić Ani na pomoc. Dobra. A, ona tu już jest. A przynajmniej powinna być. Okej. Okay. William, I'm in here. Widzę, widzę. William, jump into the transport pod. They're on the other side. I've reprogrammed these to take us to the upper parts of the ship. We can reach the other Odin control centers from up there. Jump into the troop carrier over there. A tu jest ta kapsuła, kurde, ślepym. Hold on. Jestem przygotowany. I love you, William. Oh, fuck. He's on top of you. Fuck you. Chociaż sunek, kurde, pół życia mi stracił, ham. Listen,
Dobra. William, there's another shaft on the other side. You should be able to reach the Munin control center from there. I need you to go there and shut down the starboard defense system. I'll keep making my way to the Odin main control center. Kurde, nadawanie alarmu. Nawet nie mamy pancerza. Chyba się tu ktoś zbliża. Dobra. Uff. Jeszcze jeden. Możesz, kurde. Ja robi się niebezpiecznie. Jest pancerz. Dobra, super. To coś chyba było do zebrania. William, I'm closing in on the Odin main control center. Let's meet there once you've disabled the starboard defense system. Dwójka, trójka. To jest spierdzielu. Dobra, jeden. Mruczy pod nosem. Dobry typ. O kurde, pierdyku. William, now that the starboard defense system is shut down, you can go back out to the troop deployment hall and climb up the robotic deployment arm. I'm outside the Odin main control center. Lots of activity in this place. Get here as fast as you can. Poszukamy sobie troszkę teraz z obrzyna. Czy ja się mam wrócić, rozumiem, tak? To mi tak jedną. Myślę, że niewidoczni przeciwnicy się nam pojawili. A oni z tych kapsów wychodzą. No dobra. I found my way up topside.
Drogę na górę, mówisz? Ha. Dobre pytanie. Może kapsułą? Może któraś kapsuła nas doprowadzi na górę? Może ta łapa? Nie, tutaj coś się nie chce nam aktywować. Takie baty. Dobra, elegancko. O kurde, ja pierdziu. Lokacja jest taka, że powiem, że tutaj musimy chyba użyć broni dalekiego zasięgu. Must be the old main control center. I'm on my way, Anya. Weźmy sobie może jakąś inną broń. Ładnie. Pierdykło. Następny trup. Dobra. Opsa. Co to za przeciwnik? No nie, tylko nie on. Dwadzieścia pięć punktów życia. Zapisałem to, ale wiecie. Ryzyko trochę. Kartka pocztowa. Przyda się, ale przydałaby się nam amunicja. Jakiś pancerz. Najlepiej przydałoby się tego byczka tak załatwić. Teraz tutaj widzę, odklepuję. Kurde, ja pierdziu. Kurde, ale żebym się wpieprzył w bagno. Thank you.
Pieprzyć gościa. Ojej. Bronią się, bronią. Ile mogą. A my pchamy do przodu grę. Tutaj pewnie coś znajdziemy ciekawego, jakąś znajdźkę. Jest winda, ale winda mnie nie interesuje w tym momencie. No jak kurczę, dziwne, że nic tu nie ma. Jest, mamy kartkę. Dobra. Dobra, niby tutaj mamy iść, dobra. Tylko pancerz, ale znajdziek nie ma tutaj niestety. O, shit. O, shit. Dobra, kolejni. O, kurde. Sześć naboi starcza. Ile ich tam będzie w cholerę wychodzić? Dobrze, żeby... O kurde, udało mi się schować tutaj. Fucking shit. Ale rzeźnia. Zdychę. Kupo złomu. Ta broń jest słaba. O, kuźwa, ja pierdziu. Jaka rzeźnia, 40 punktów życia. A ci cały czas tutaj chodzą. Rewelacja. 11 pancerza, dobra.
Kurwa, co tu za poczwara? Fucking shit. Fucking shit. Bierz ten pancerz. O, żeż kurde, jakiś nowy typ przeciwnika. Skubaniec co wytrzymały. Strach się bać. Tam chodzić. Gdzie ty, kurde, ty włazisz? Dobrze, zaczynamy od tego punktu, w którym zapisałem. Ojeju, jeju, 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 ciężko jest. Ale walczymy, nie poddajemy się. Jakąś mocniejszą broń będzie. Ale ja wiem. Kurde, 20 punktów życia to nie za wiele. To był chyba zły pomysł. To był chyba zły pomysł. Nie trzeba tam wychodzić. Ja cię sunę. Absurd. Abstrakcja to jest. Te roboty kule można się zabić? Nie mam na amunicję tych oni. Kuźwa mać. Tej też nie mamy. Aaa, gdzie już od tyłu załatwić. O kuźwa mać. Czterdzieści punktów życia. Ja przyjdzie gościa, weźmy na górę tutaj. Może coś znajdziemy, jakąś apteczkę albo coś. Ojejku, jejku, 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 jejku. Ale trochę szkoda go opuszczać. Ale z drugiej strony... Jak nie muszę z nimi walczyć, to
Ona chyba Granos nie puści. Okej, tu się opuszcza etap Odyna, więc ja jeszcze wrócę i powalczę z tymi dwoma łebkami. Co mi tam zależy? A już ich już nie ma. No to wychodzi. Nie masz tych byków, szkoda. A słychać kroki. Więc nie wiem. Trochę to byłoby głupie, gdyby można było ich ominąć. Ale na to wychodzi, że tak wyszło. Nie musimy ich tutaj rozwalać. No, szkoda. Chyba to puszczamy w takim razie na etap. Dobra, tutaj sobie skończymy, moi drodzy. Dzięki za wspólną grę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!